Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Jasińska i w dzisiejszym wystąpieniu zatytułowanym Nie to ładne, co ładne, ale co się komu podoba, czyli o gustach po polsku, spróbuję pokazać Państwu zestaw słów i struktur, które wykorzystujemy, żeby wyrazić po polsku to, że nam coś lub ktoś się podoba lub nie. Starożytni Rzymianie twierdzili, że o gustach nie należy rozmawiać. De gustibus non est disputandum. Dlaczego? Wyjaśniają to polskie przysłowia. Jedno z nich mówi: są gusta i guściki. Co to znaczy? Każdemu podoba się co innego. Potwierdzają to dwie kolejne sentencje, które dodatkowo w sposób obrazowy wyjaśniają, w czym rzecz. Są gusta i gusteczka, jednemu się podoba matka, drugiemu córeczka. Jeden lubi ogórki, drugi ogrodnika córki. A oto zestaw struktur zdaniowych z czasownikami wyrażającymi upodobanie. Podoba mi się ten kolor. Co to znaczy? Lubię ten kolor. Uwielbiam ten kolor. Zachwycam się tym kolorem. I sytuacja przeciwna. Nie podoba mi się ten kolor. To znaczy nie lubię tego koloru. Nie znoszę tego koloru. Fraza nie zachwycam się tym kolorem to łagodniejsza w wyrazie forma informacji, że ten kolor się nam nie podoba. I jeszcze grafika polskiego artysty Andrzeja Mleczki. Widzimy tu zdanie ze strukturą z przymiotnikiem. Jesteś piękny. Przejdźmy zatem do przymiotników. Mamy tutaj dwa przeciwstawne sobie znaczeniowo przeciwstawne przymiotniki ładny i brzydki. Są to więc antonimy. I widnieją pod nimi grupy przymiotników bliskoznacznych bądź synonimicznych względem tych dwóch głównych przymiotników. Wybrałam z nich niektóre, żeby pokazać Państwu ich znaczenie w zależności od kontekstu. Przymiotniki te prezentuję w formach podstawowych, to znaczy najpierw widzą Państwo stopień równy przymiotnika w trzech rodzajach: męskim, żeńskim i nijakim, ładny, ładna, ładne, następnie stopień wyższy też w trzech rodzajach: ładniejszy, ładniejsza, ładniejsze i tworzony od tego przymiotnika przysłówek w stopniu równym ładnie i w stopniu wyższym ładniej. Przymiotnik ładny to taki, który się nam podoba, a podobać może się nam niemal wszystko, co postrzegamy jako atrakcyjne, interesujące, sympatyczne, miłe dla ucha i oka. Przymiotnikiem ładny określamy zarówno ludzi i ich zachowanie, jak i zwierzęta, rośliny, rzeczy, miejsca, zjawiska, również zapachy, dźwięki i pogodę. Przykład zdania: Marek pogratulował mi awansu w pracy. To ładny gest z jego strony. Frazeologizm, ładniejsza połowa, tak mówimy w sposób żartobliwy o żonie, o małżonce. Przymiotnik ładny, określający rzeczownik wiek, grosz, suma, pieniądze, ma znaczenie spory, znaczny, dość duży, pokaźny. W czasie wakacji student może zarobić ładny grosz. To znaczy może zarobić dość dużo pieniędzy. I frazeologizmy. Ładny kawałek chleba. To jest dobra praca, dobre warunki materialne.
Ładnych parę lat czekaliśmy na nowe mieszkanie. Ładne parę lat to znaczy wiele lat. Ładnych parę miesięcy, wiele miesięcy. Ładnych parę złotych, wiele pieniędzy, wiele złotych. Przymiotnik ładny, wypowiedziany ironicznie, zmienia diametralnie znaczenie. Znaczy tyle, co nic nie wart, niedobry, a nawet zły, okropny. Ty pal, tyle palisz. Ładny przykład dajesz dzieciom. To znaczy dajesz zły przykład. I frazeologizmy w formie wykrzyknień, zdań wykrzyknieniowych. Ładne kwiatki, ładny gips, ładny numer. Wypowiadamy je w sytuacji, kiedy coś nas zaskakuje nieprzyjemnie lub niespodziewanie. Piękny to po prostu bardzo ładny. Mówimy piękny, jeśli się czymś zachwycamy, jeśli nam się szczególnie coś podoba i odpowiada naszemu wyobrażeniu o pięknie. Przymiotnikiem tym określamy i ludzi, i zwierzęta, także rośliny, rzeczy, miejsca, zjawiska, słoneczne dni i bezchmurne, gwieździste noce. Przykład. W filmowej adaptacji Zemsty rolę Klary zagrała piękna Beata Tyszkiewicz. Przymiotnik piękny spotykamy też w porównaniach typu piękny jak Apollo, piękny jak anioł, piękny jak marzenie. I frazeologizmy. Płeć piękna, tak określamy ogół kobiet. W sposób żartobliwy. Piękniejsza połowa, podobnie jak ładniejsza połowa, znaczy oznacza żonę, małżonkę. Sztuki piękne to natomiast sztuki plastyczne, czyli architektura, rzeźba, malarstwo, grafika i rzemiosło artystyczne. Akademia Sztuk Pięknych kształci w zakresie sztuk plastycznych. Literatura piękna, synonim beletrystyka, czyli literatura mająca walor artystyczny. Robić coś na piękne oczy, dostać coś na piękne oczy. To znaczy robić, dostać coś bez żadnych warunków, bez żadnych świadczeń. Natomiast piękne słówka to wspaniałe obietnice, które nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości. Przymiotnik piękny jako określenie takich rzeczowników jak charakter, myśl, idea, czyn, działanie, oznaczać będzie szlachetny, wzniosły. Przykład. Nie ma szczęścia bez wolności. Ta piękna myśl prowadzi Ukraińców na barykady. I znów przymiotnik piękny w podobnym znaczeniu jak ładny, gdy określa rzeczowniki wiek, pieniądze, suma. Rozumiemy wówczas to określenie jako spory, pokaźny, dość duży. Czesław Miłosz doczekał pięknego wieku. Żył 93 lata. Piękna kobieta. Gdy chcemy wyrazić podobną ocenę na temat mężczyzny, raczej użyjemy przymiotnika przystojny. Przystojny to taki, który wyróżnia się przyjemnym wyglądem, jest proporcjonalnie zbudowany, robi przyjemne wrażenie, sprawia przyjemne wrażenie. Ten przystojny młody człowiek jest naszym nowym menadżerem. Natomiast przymiotnik śliczny też znaczy bardzo ładny, ale jest raczej wyrazem jakiegoś zaangażowania emocjonalnego. Odznacza się pewną uczuciowością.
Z okna macie śliczny widok na rzekę. I porównania z tym przymiotnikiem: śliczny jak laleczka, śliczny jak malowanie, śliczny jak marzenie, śliczny jak z obrazka. Wypowiadany ten przymiotnik ironicznie oznacza zupełnie coś przeciwnego, to znaczy taki, który nam się nie podoba i wobec którego wyrażamy dezaprobatę. Po prostu nieładny, a nawet zły. Śliczny koniec, śliczne stopnie, to znaczy same dwuje, same negatywne oceny. Przykład: rosyjska inwazja na Ukrainę będzie ślicznym końcem Putina. Podobnie przymiotnik boski. Mówimy boski, jeśli się czymś niezwykle zachwycamy. I synonimem tego przymiotnika są przymiotniki cudny, cudowny. Co to za boskie zapachy czuć z twojej kuchni, Barbaro? Natomiast przymiotnik czadowy to jest słowo ze slangu młodzieżowego. Czadowy to bardzo ładny, wzbudzający podziw, po prostu fantastyczny. Pochodzi od zwrotu dać czadu, zwrotu popularnego w kręgu muzyków rockowych. Skąd masz takie czadowe glany? I wreszcie słowo super, dziś bardzo nadużywane we współczesnej polszczyźnie. Jest to forma nieodmienna, może pełnić funkcję i przymiotnika, i przysłówka. I czasami słuchając Polaków mamy wrażenie, że wszystko może być super. Jego synonimem jest słowo, wyraz ekstra, też nieodmienny, a także klasa, znany nam skąd inąd rzeczownik, który też jest w takiej strukturze nieodmienny. No i przymiotniki synonimiczne, wcześniej tu już podany przymiotnik czadowy, bombowy, obłędny, znakomity, świetny, wspaniały i z języka młodzieżowego wyjechany, zarąbisty. W tym hotelu mieliśmy super warunki za niewielką cenę. Cacy to z kolei słowo, pochodzące ze sposobu rozmawiania z małymi dziećmi. Występuje w funkcji przymiotnika, wówczas jest nieodmienny, jak i przysłówka. I jest to forma pieszczotliwa, wtedy znaczy ładny, dobry. Martusia to cacy dziewczynka. Proszę zwrócić uwagę, że to zdanie zawiera same zdrobnienia. W języku potocznym ma podobne znaczenie. Określa coś pozytywnego, udanego, ładnego, coś, co daje satysfakcję. Wszystko było cacy, jesteście cacy. I antonim tego pochodzącego ze sposobu rozmawiania z małymi dziećmi słownika to jest znów przymiotnik nieodmienny w formie B, a używamy go w celu wyrażenia negatywnego stosunku do kogoś lub czegoś. To jest B, Bartuś jest B, oni są B. I w ten sposób doszliśmy do antonimów wcześniej prezentowanych przymiotników. Zaczęliśmy od B, a teraz przechodzimy do brzydki. Brzydki to taki, który się nie podoba. Nie wiem, skąd pochodzi ten brzydki zapach. I frazeologizmy: brzydki jak noc grudniowa, brzydki jak nieszczęście, brzydki jak półtora nieszczęścia. Brzydkie kaczątko
To frazeologizm pochodzący z tytułu baśni Andersena i oznacza kogoś pozornie brzydkiego, zaniedbanego, budzącego litość, a kto z czasem pięknieje. Płeć brzydka, pamiętają Państwo płeć piękną, a więc płeć brzydka to opozycja do płci pięknej, czyli mężczyźni. I brzydsza połowa to z kolei opozycja do ładniejszej, piękniejszej połowy, czyli mąż, małżonek. Przymiotnik brzydki może odnosić się również do czegoś, co budzi jakieś nieprzyjemne uczucia i w naszej ocenie coś nie jest dobre. Przykład. Boję się, że ten brzydki kaszel, tak, niedobry kaszel, to objaw poważnej choroby. W końcu brzydki to również taki, który łamie jakieś zasady moralne lub społeczne, przez co zasługuje na naganę. Waldek ma brzydki zwyczaj komentowania wyglądu naszych wspólnych znajomych. Brzydkie słowa to wulgaryzmy. Przymiotnik nieładny jest delikatniejszym określeniem niż brzydki. Przy czym trzeba pamiętać, że coś, co jest nieładne, może, ale nie musi być brzydkie. Ożenił się z nieładną, ale bogatą Francuzką. Brzydki to też ten, kto łamie, taki, który łamie zasady moralne lub społeczne. Nieładne zachowanie mojego brata spowodowało kłótnię całej rodziny. Przymiotnik okropny intensyfikuje to brak naszego upodobania, brak naszej aprobaty. To taki, który się bardzo nie podoba. Synonim straszny. Żyjemy w okropnych czasach. Najpierw pandemia koronawirusa, a teraz jeszcze wojna w Ukrainie. Ze słownika młodzieżowego, ze slangu młodzieżowego pochodzi przymiotnik kijowy. To taki, którego mówiący ocenia bardzo negatywnie. Ale obciach, na tak kijowej imprezie dawno nie byłam. I dochodzimy do punktu wyjścia naszych rozważań na temat gustów. Gust to poczucie piękna, harmonii i elegancji. I pochodzący od tego rzeczownika przymiotnik gustowny, no to właśnie taki, który nam się podoba z racji tego, że wyraża poczucie piękna, harmonii i elegancji. Brak gustu to kicz. Rzeczownik kicz i przymiotnik tworzony od niego, pochodzący od niego to kiczowaty. Brak gustu to kicz, ale także utwór, taki bezwartościowy produkt, produkt twórczych działań wykonywanych bez talentu, bez ambicji. I synonimem kiczu wówczas jest hała, szmira, gniot. Kicz to również przedmiot wykonany bez gustu. Jestem ciekawa, co Państwo sądzą o tym kapeluszu, który widzimy na załączonym zdjęciu. Tak, pamiętam, że o gustach się nie rozmawia, nie dyskutuje, dlatego przejdę dalej. Na zakończenie naszego spotkania chciałabym przedstawić Państwu jeszcze polskie przysłowia, które odnoszą się do tematu naszych rozważań. Czyli spraw związanych właśnie z gustem, z upodobaniami. I jako pierwsze przysłowie widzą Państwo to, które
umieściłam w tytule swojego wystąpienia. Nie to ładne, co ładne, ale co się komu podoba. To znaczy, ocena estetyczna, ocena urody zależy od gustu oceniającego. Po prostu gusta i guściki. Pamiętają Państwo tę sentencję. I diabeł był ładny, póki był młody. Piękno to po prostu synonim młodości. Piękny, bo młody. Krótko. Ładny kwiatek krótko przy drodze stoi. To znaczy, że wszystko, co atrakcyjne, ma duże powodzenie i dlatego szybko znika, szybko przemija. Każda potwora znajdzie swojego amatora. To jest każdy człowiek, nawet ten nieładny, mało atrakcyjny, pozna kogoś, komu się spodoba i kto się nim zainteresuje. Kto zjada ostatki, ten jest piękny i gładki. To taka żartobliwa zachęta do zjedzenia ostatniej porcji posiłku, jakichś tam resztek, które zostają na stole, żeby ich nie wyrzucać. Podobać się jednemu mądremu lepiej niż 10 głupim. Myślę, że to tego nie należy już tutaj w żaden sposób objaśniać. Ładnemu we wszystkim ładnie. Proszę spojrzeć na grafikę przedstawiającą ptaszka Staszka. To taka popularna postać. Prawda, że mu bardzo ładnie w tej maseczce? No bo jest ładny. To dlatego mu ładnie w tej maseczce. Lepiej być pięknym i bogatym niż brzydkim i biednym. I tym kończę nasze spotkanie, dziękując... A nie, przepraszam, jeszcze zapomniałam, mamy ćwiczenie na podsumowanie. Proszę wybrać poprawną odpowiedź zgodnie z przykładem. Mamy przykład. Wczoraj była... Do wyboru jest brzydka, ładna, piękna, pogoda, wiał wiatr i padał deszcz. Oczywiście wczoraj była brzydka pogoda, wiał wiatr i padał deszcz. Proszę przeczytać sobie zdania A, B, C, D, E i spróbować rozwiązania. Za chwilę je Państwu przedstawię. Proszę bardzo, oto rozwiązanie. Panie Andrzeju, proszę pozdrowić swoją ładniejszą połowę. Nasz nowy sąsiad jest sympatyczny, ale brzydki jak noc grudniowa. Lampa w salonie jest okropna, prawdziwy kicz, ale Barbara bardzo ją lubi. Coś, co jest nieładne, może, ale nie musi być brzydkie. Ogólnie film jest kijowy, akcja słaba, aktorzy beznadziejni, po prostu nuda. I dopiero w tym momencie Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do widzenia.